Ten film będzie poświęcony środkowi o nazwie Metanabol, a inaczej Diana. Środek dosyć popularny w latach 90. Oczywiście wtedy nie było za bardzo wiedzy i ludzie stosowali cokolwiek było pod ręką i nie robili żadnych badań. Nie ma się co w sumie dziwić, nikt nie wiedział nic o jakichkolwiek badaniach, a temat środków był mocnym tematem tabu, co spowodowało, że dużo osób narobiło sobie biedy, nie kontrolując różnych parametrów. Zanim zaczniemy, koniecznie zostaw suba i łapkę w górę, a my lecimy z tematem. Meta jest dobrze znana w medycynie, ponieważ jak większość sterydów powstała, aby pomagać ludziom chorym, a nie podnosić wyniki na siłowni. W zdecydowanej większości występuje w formie tabletek, choć można znaleźć też i wersje iniekcyjne. Wersje iniekcyjne nie powodują, że oszczędzimy naszą wątrobę, ale mogą delikatnie lepiej działać względem żołądka. I w konsekwencji nie dostanie on aż tak mocno po tyłku, jak wersja w tabletkach. Paradoks metanabolu jest taki, że jest on bardzo często stosowany przez osoby początkujące, jest stosowany na pierwszy cykl, a jest to kompletna głupota, ponieważ meta jest dosyć silnym środkiem. A kolejna kwestia jest taka, że metanabol z reguły stosowany jest bardzo krótko, ze względu na swoją sporą toksyczność dla wątroby. A nie oszukujmy się, że w krótkim czasie zbudujemy dużo masy mięśniowej, bo jest to niemożliwe. Dodatkowo mety nie stosuje się solo, więc wychodzi na to, że pierwszy cykl musiał być na dwóch środkach, czyli na testosteronie i na wspomnianej wcześniej mecie. A to chyba wydaje ci samemu, że jest trochę za dużo. Motywacje osób, które brały metę na pierwszy cykl, to z mojego doświadczenia w większości przypadków chęć uniknięcia iniekcji, czyli zastrzyków. Ludzie się ich po prostu boją i się im nie dziwię, bo to nic przyjemnego. Jednak uważam, że ważniejsze niż sama przyjemność lub jej brak jest zachowanie zdrowia i w miarę możliwe unikanie skutków ubocznych. Więc tak, wiemy, że ludzie boją się zastrzyków, ale problem jest w tym, że uważają, że to będzie bezpieczniejsze, bo jakoś tabletka nam się kojarzy z czymś lightowym, tabletki łykamy zawsze, a zastrzyki rzadko i z reguły jak jest coś poważniejszego. Jednak w tym przypadku nic bardziej mylnego. Dianabol został po raz pierwszy wymyślony w 1955 roku. Musimy również wspomnieć o kimś bardzo ważnym dla tego leku, wybaczcie mnie, jeżeli to źle przeczytam, o doktorze Johnie Zieglerze. Był to lekarz drużyny podnoszenia ciężarów olimpijskich reprezentacji USA i w tamtym czasie, w 1956 roku, na Mistrzostwach Świata zauważył, że Rosjanie cierpieli na skutki zbyt mocnego działania androgenu. Następnie lek został opracowany, aby wprowadzić na rynek steryd anaboliczny, który miał więcej właściwości anabolicznych i mniej androgenu. Stąd na rynek w 1958 roku wszedł Dianabol. Teraz historia idzie dalej do lat 60. i po około 10 latach obecności na rynku i nadużywania tego środka przez sportowców, lek ten był na rynku w Ameryce jedynie do użytku medycznego. Znalazł on swoje zastosowanie między innymi w anemii, zauważono, że sterydy anaboliczne mogą powodować powstawanie czerwonych krwinek i wiemy, że możemy mieć dzisiaj z tym problem, jeżeli jesteśmy osobami zdrowymi, a bierzemy sterydy, które te czerwone krwinki podnoszą. Dlatego był używany on w medycynie w tamtym czasie i nie ma się co dziwić ponownie, że stosowanie sterydów u osób zdrowych będzie powodować skutki uboczne, nadciśnienie, wysoki hematokryt, no bo to są leki, które teoretycznie i praktycznie w sumie były stosowane w anemii. Metanabol w 1983 roku został ostatecznie wycofany z rynku w Ameryce, jednak w sporcie występuje do dziś. Oczywiście mimo tego, że mety nie dostaniemy w naszej polskiej aptece, to bez wątpienia jest tego bardzo dużo na czarnym rynku. W tamtych jeszcze czasach stwierdzono, że do testosteronu, który był wtedy dostępny, warto dodać grupę tak zwaną C17-alfa i jest to ta grupa sterydów oralnych, przez którą cierpi nasza wątroba. To teoretycznie powinno zmniejszyć androgenność testosteronu, więc postanowili wstawić podwójne wiązania między węglem pierwszym i drugim, co zmniejsza powinowactwo do receptora androgenowego i myśleli, że to załatwi sprawę, natomiast te zmiany wytworzyły środek doustny o właśnie nazwie Diana. Teraz przejdźmy do skutków ubocznych. Jeżeli chodzi o metę, to aromatyzacja. Jest to wysoce aromatyzujący steryd anaboliczny doustny i są to klasyczne skutki uboczne z zatrzymaniem wody, ginekomastią i tym takim napuchniętym wyglądem. Nawet w 6-8 tygodni można przybrać naprawdę dużo kilogramów na tym środku i miałem przypadki ludzi, którzy w miesiąc, w dwa mieli 15 kg więcej na wadze, jednak warto wziąć pod uwagę fakt, że no to nie są mięśnie. Gdyby tak to wyglądało, to po 3 latach każdy byłby na mistrz Olimpii, natomiast kwestia jest taka, że puchniesz wodą. Jeżeli nie kontrolujesz poziomu estrogenów, to będzie wysokie ciśnienie, będzie zalanie takie wodne i no jest to bardzo niezdrowe, to będzie powodować gęstą krew, wysokie ciśnienie krwi, no i to są praktycznie same skutki uboczne, a odstawisz i będzie klapa. Ale dzięki temu sportowcy, którzy to brali, stawali się bardzo silni. To klasyczny środek na masę, jednak zaraz powiem, dlaczego może on się na tą masę i tak nie nadawać. Ogólnie podczas używania tego środka praktycznie każdy stosuje różne rodzaje inhibitorów aromatazy, aby zminimalizować nadmierny poziom estrogenu. Częstym dodatkiem do mety jest prowiron, jest on słabym środkiem, ale w niektórych przypadkach, podobnie jak masteron, potrafi zniwelować nadmierne powstawanie estrogenów i nie mylić ze zbijaniem. Środek ten jako lek został wyprodukowany, aby być mniej androgennym, ale nadal ma te właściwości. Nadal będzie oddziaływał na receptor androgenowy w centralnym układzie nerwowym, nie wspominając o całym ciele. Chociaż sam ma niższe powinowactwo, interesujące jest to, że ten lek można częściowo zablokować przy użyciu finasterydu, dutasterydu, które są blokerami DHT,
HT, ale moim zdaniem nie warto tego stosować, bo to też ma swoje pewne skutki uboczne, o czym będzie w innym materiale. Meta, jak każdy inny środek, wpływa na oś pod wzgórze przysadka jądra. Jeżeli meta będzie stosowana solo bez podkładu z testosteronu, obniży nasz naturalny poziom testosteronu i jeżeli nie zrobimy odbloku, a w latach 90. bardzo często się tak robiło, to nie dość, że nie zbudujemy na tym dużej masy mięśniowej, szczególnie tej trwałej, to w dodatku bez wykonania odblok będziemy mieli słabe libido, nasz testosteron będzie zerowy, będziemy się czuli po prostu fatalnie. W skrajnych przypadkach oczywiście przy takich zabawach można nabawić się bezpłodności odwracalnej, a w rzadkich przypadkach nieodwracalnej. Meta, jak inne sterydy, negatywnie wpływa na lipidy, wszyscy to powinni wiedzieć. Obniży HDL i może podnieść LDL, czego nie chcemy. Szczególnie może to być uporczywe dla osób, które genetycznie mają problemy z cholesterolem, to może w długim terminie czasu prowadzić do miażdżycy. Długo utrzymujący się rozwalony lipidogram może też prowadzić do choroby wieńcowej, nie wspominając o tym, że jest to związane z przerostem lewej komory serca, szczególnie jeżeli podnosisz ciężarem, i obniżeniem frakcji wyrzutowej, co powoduje niewydolność serca lub wczesną niewydolność. Jak to się dzieje? Bierzesz taką metę, zyskujesz dużo wody, estro jest wysokie, no są to typowe skutki wysokiego estro. Opuchnięta twarz, spora retencja wody na ciele, to wszystko bardzo szybko prowadzi do nadciśnienia, a nadciśnienie wpłynie negatywnie na nerki oraz przerost lewej komory serca. Jeżeli chodzi o metę, jest ona bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o wątrobę, dlatego sportowcy robią tak krótkie cykle na niej, żeby nie uszkodzić wątroby. Jest to środek najczęściej używany na masie, lecz u niektórych osób może to wręcz przeszkodzić w budowaniu masy mięśniowej, ponieważ dosyć szybko potrafi wpłynąć negatywnie na apetyt, a no sami wiecie, że jeżeli nie będziemy jedli tyle, ile należy, to nie będziemy rosnąć. Jak w przypadku innych środków, częsta profilaktyka na mecie to chociażby względem wątroby. NAC, tutka, heparegen, czyli LIF-52, a jeżeli chodzi o układ krwionośny, to jak w przypadku innych środków omega-3, koenzym Q10, kardaryna, czy chociażby ostatnio popularny olej z wisioł. Największe zagrożenie u osób podatnych i takich, które przyjmują metę długo i w dużych dawkach, to uszkodzenie wątroby, które już na starcie będzie powodowało nieciekawe objawy, ale to z krwi nie wyjdzie, w takim wypadku zbadałbym po prostu USG danego narządu. Meta ma okres półtrwania około 4-5 godzin, jeżeli chodzi o pojedynczą dawkę w wersji doustnej. Jak mówiłem wcześniej, należy do grupy C17 alfa, co powoduje, że jest mocno toksyczna dla wątroby. Wątroba taki środek przyjmuje i w uproszczeniu przetwarza. Teraz, gdy wątroba to przetwarza, spowoduje to pewien stopień uszkodzenia wątroby, od minimalnego odwracalnego uszkodzenia do niszczącego nieodwracalnego. Najłagodniejszym efektem będzie podwyższenie enzymów wątrobowych, takich jak aspat i ALAT, to akurat możesz zbadać z krwi. I każdy, kto bierze tego typu środki, powinien o tym wiedzieć i to monitorować. Dobra wiadomość jest taka, że gdy przestajesz brać ten środek, to u większości osób, szczególnie tych, które stosowały odpowiednią profilaktykę i tych, które wykonywały badania, parametry sprawdzały co miesiąc, dwa, no na mecie trzeba dosyć często to sprawdzać. No bo ona bardzo szybko tą wątrobę niszczy. W przypadku morfologii i czerwonych krwinek można badać to co 2-3 miesiące, jednak wątroba tutaj będzie dużo bardziej obciążona. Ogólnie wątroba jako narząd jest bardzo silna, ale to nie znaczy, żeby ją nadmiernie obciążać, tym bardziej jeżeli w rodzinie były z nią jakiekolwiek problemy. Jeżeli masz ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby, zaczynasz uszkadzać i wpływać na zdolność wątroby do przetwarzania żółci i ta żółć zaczyna się gromadzić, powodując zapalenie. To są naprawdę poważne sprawy i póki człowiek tego nie ma, to tak o tym nie myśli, jednak osobiście unikałbym orali, unikałbym mety, jeżeli nie musisz, nie bierz. Tak się nie dzieje tylko przy mecie, ale przy różnych środkach, przy różnych sterydach oralnych, czyli tych w formie tabletek, które mają tą grupę C17 alfa. Podobnym takim bardzo toksycznym środkiem w tabletkach może być na przykład Anapolon. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z wątrobą lub miałeś, czy problemy z pęcherzykiem żółciowym, to jakikolwiek oral, nawet taki łagodniejszy Turanabol, może być dla ciebie fatalnym pomysłem. A często lekkie uszkodzenia wątroby, o których nie wiemy, zdarzają się po stosowaniu różnych leków, antybiotyków, czy poprzez chociażby stosowanie używek, nawet nieraz, okazjonalnie. Metę sportowcy stosują do dnia dzisiejszego i często są to takie cykle 4-6-tygodniowe. Niektórzy też stosują orale, takie jak metę 3 antka, tak zwane pre-workout, czyli jako przedtreningówki, jednak nie widzę dla tego zastosowania większego sensu. Osobiście jak miałbym wybierać, to wybierałbym formy iniekcyjne, które można stosować dłużej i nie wpływają negatywnie na wątrobę, ale przypadki są różne i niektórzy źle reagują zarówno na nandrolon i na przykład na boldenon również, ponieważ boldenon będzie im podnosił za bardzo ten poziom czerwonych krwi. Dianabol w dzisiejszych czasach został troszkę zapomniany na rzecz bardziej, w cudzysłowie, egzotycznych środków, jednak do dnia dzisiejszego jest to środek skuteczny, ma swoje skutki uboczne, ale w zawodowym sporcie w krótkich terminach czasu ma dobre zastosowanie, szczególnie jeśli chodzi o podniesienie siły, czy lekkiego zwiększenia retencji wody, która da większe anaboli. W żadnym wypadku nie jest to środek dla początkujących i nawet ubolewam, że jest w formie tabletek, ponieważ dalej będzie początkującym sprawiał wrażenie łagodnego, ale po to jest ten kanał, aby
aby edukować i aby ludzie nie popełniali błędów, które mogą uniknąć. Dawkowanie metanabolu jest bardzo rozległe, bo często zależy to od wagi zawodnika, jednak przedział 20 do 50 mg wydaje się najczęstszy, z jakim się spotykam w mojej pracy z podopiecznymi. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, opisów różnych środków, zostaw koniecznie komentarz, udostępnij ten materiał i widzimy się następnym razem.